Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś to jest 15 maja, uroczystość, w dzień poświęcony świętej Zofii. Tu naszej Pani Gospodyni życzymy wszystkiego, co dobre. Pani Zosi Zygmuntowicz. Nagrywamy kolejną naszą nową audycję TV Gdańsk Jasień. Przed nami wiele wydarzeń. Najbliższe, takie znaczące dla parafii, to w środę 20 maja bierzmowanie naszej młodzieży, około 100 osób, młodych ludzi, przyjmie ten sakrament, którego udzieli im arcybiskup z Kazachstanu, ksiądz arcybiskup Tomasz Peta, Polak z pochodzenia, w tej chwili od wiele lat pracujący tam, będący głową kościoła katolickiego w Kazachstanie, ale też wpierw był proboszczem w Oziornym, o którą historię historię tej miejscowości już znamy. Cieszymy się bardzo, że ksiądz arcybiskup do nas przyjedzie i wybierzmuje naszą młodzież. Uroczystość zbierzmowania będziemy transmitowali na żywo. Będzie to w przyszłym tygodniu zamiast audyty tej cyklicznej, to będzie transmisja, którą zachowamy, już będzie też jako w archiwum, jako program, który będzie można oglądać zawsze. Ave Maria, gracia plena. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś w naszym dekanacie witamy figurę Matki Bożej z Lourdes. Każda parafia ma swój wkład w powitanie tego szczególnego gościa. W naszej parafii dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej przygotowały serduszka z własnymi modlitwami, które w darach ofiarnych przekażemy Matce Bożej, dzisiaj spotykając ją w parafii na Suchaninie. Nasze dzieci przystąpią do Komunii 31 maja, ale już teraz pilnie się do tego wyjątkowego wydarzenia przygotowują. Jednym z etapów tego przygotowania są właśnie te serduszka, które zaniesiemy Matce Bożej w podzięce z prośbą, aby nadal opiekowała się nami, dziećmi komunijnymi i ich rodzinami. Maja, tym razem jest to w niedzielę, więc liturgicznie będzie to może przyćmione ważnością niedzieli liturgiczną. Natomiast każdego roku tego dnia przypada wspomożenie Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych. Księża Salezjanie obrali sobie ją za patronkę, stąd często ich świątynie noszą ich tytuł. Ale trzeba sięgnąć do historii zbawienia, do Ain Karen, gdzie Maryja nawiedza Elżbietę w bazylice, która jest tam na wzgórzu, w górnej bazylice, bo jest i też na dole mała kaplica, są wizerunki Najświętszej Marii Panny i wśród nich właśnie tej, która jest wspomożeniem chrześcijan, czyli wspomożycielką wiernych. Papież Pius VII w 1815 roku ustanowił to święto dla Rzymu i państwa kościelnego. Za pomoc Maryi w sprawach wiary, ocaleniu Kościoła w Polsce jako święto, jako wspomnienie liturgiczne Najświętszej Marii Panny, wspomożycielki wiernych mamy od 1959 roku. Na wcześniejszą prośbę polskich biskupów otrzymaliśmy pozwolenie, by w naszym kraju czczono właśnie Maryję pod tym tytułem. Od jakiegoś czasu sygnalizowałem, że trwają już prace przy pierwszych witrażach do naszej świątyni. Pan Robert Wiedrycki, artysta, witrażysta, który podjął się tego dzieła, chce współpracować z nami,
Oglądamy teraz jego pierwsze dzieło, choć wcześniej widzieliśmy już witraż podczas szopki na Boże Narodzenie. Te witraże, które były tam, zostaną teraz wkomponowane już w okna naszego kościoła i tak, myślę, sukcesywnie będziemy tworzyć po kolei. Każdy rok będzie ta szopka nasza miała nową oprawę, którą potem wykorzystamy właśnie w owitrażowaniu naszej świątyni. Powstał pomysł, by ten główny świetlik, jaki jest od drzwi wejściowych aż do ołtarza, by w nim powstał witraż, który pokaże całe życie naszej patronki, świętej Doroty z Montowów Wielkich, czy jak my mówimy tutaj z Montew, bo tak zostało to napisane na kamieniu węgielnym. Witraż, który zaistniał nad prezbiterium, ma swoistą tematykę. Widzimy tam cztery jakby obrazy. Pierwszy u góry, to oko opatrzności Bożej, ale zarazem jest też to myśl, by upatrywać tam prawdy o Bogu Ojcu, który nas kocha, stworzył ten świat. Poniżej Jego Syn, Jezus Chrystus, Jego kochające serce, przebite serce, serce, które jest otwarte dla każdego z nas, serce pełne miłosierdzia. I wreszcie Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Przenajświętszej, która tymi promieniami miłości splata tę całą prawdę, jaką możemy poznać, jaką możemy wyznawać o Przenajświętszej Trójcy. Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek-Głukcz podczas ostatniego spotkania naszego tutaj na Gdańskim Jasieniu zasugerował, by nad prezbiterium umieścić ikonę, którą tutaj mamy w refektarzu, Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy. Ponieważ czwarte pole tam istniejącego okna było wolne, więc taka transpozycja, może już nie obraz, ale witraż Matki Bożej Miłosierdzia z Ostrej Bramy w swoistej kompozycji, bo wiemy, że tam tło oryginalne trochę wypełniało, ale to powinno być pomarańczowe, a tutaj, ponieważ Duch Święty, serce Jezusa, by było za dużo tej czerwieni, więc jest w kolorze maryjnym, niebieskim. Tenże witraż też takim swoistym jej wizerunku, ale jest to właśnie inspiracja z Wilna, z Ostrej Bramy. Dla dzieci, które idą do pierwszej komunii, to jest magiczny koszyczek. Teraz wymieszamy tutaj trochę, żeby się wymieszało. I dzieci do pierwszej komunii. Proszę bardzo, te trzy dziewczynki, chodźcie. Teraz chodź też, chodź. Ile? Raz, dwa, trzy. Cztery, jesteś do komunii? Chodź. Dzisiaj Jezus powiedział, że kocha swojego Ojca, bo zachowuje Jego przykazania. Dobra, zachowuję Jego przykazania. I teraz wejdźcie sobie wyżej, na ten stopień najwyższy. Wylosujcie karteczki i nie otwieramy jeszcze, no. Możesz patrzeć, bo są zamknięte. Losujemy. I ostatnia. Kochani, teraz za chwilę otworzycie karteczki. Zobaczcie,
Czy lubicie, jak ktoś wam mówi tak? Co tu jest napisane? Nie rób tego. Lubicie, jak tak wam mamusia mówi? Nie, nie, to mamusia wtedy, prawda? Ale jak mamusia powiedziała, o tak. Co tu teraz jest? Wolno robić, no. Fajnie by było, wszystko wolno byłoby robić, nie? Super by było. Prawda, wyrzucamy śmieci na chodnik, prawda? Super by było, nie? Czyli tak byłoby super. A teraz patrzymy tutaj. Proszę bardzo, co to jest? 10 przykazań Bożych. A ile jest tych 10 przykazań Bożych? Ile ich jest? 10. Dobrze. Odpowiedź na pytanie. 10 przykazań Bożych, ale zobaczcie, że tu jest pusto. I teraz zobaczymy, co się okaże. Otwieramy swoje karteczki. I co tam jest napisane? Co tu jest napisane? Przeczytaj. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Co to jest? Wiesz? Nie kłam. Nie, tak, że nie wolno kłamać, tak? Ale to jest, co to jest? Pamiętasz, od czego to jest? To? No, co to będzie? Jedno z? Jedno z przykazań, bardzo dobrze. Przeczytaj swoje. Nie będziesz miał uczucia przede mną. Okej, okay. To też jest przykazanie? Dobra. Pożądaj żony bliźniego swego. Okej, okay, to wszystko. Na razie nie zgadza się. Przykazania? Tak? Nie zabijaj. Piecu załóż. I nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Nie żadnej rzeczy, która jego jest. Nie kradnij. Pamiętaj, aby dzień święty święta. Czci ojca swego i matkę swoją. Świetnie. A teraz zadanie dla was. Ustawić się w kolejności, tak jak są przykazania. Pamiętacie? Czy robimy telefon do przyjaciela? Dobra. To ten telefon do przyjaciela, proszę bardzo, rodziców tych dzieci. Pomogą dzieciom się ustawić. Ciekawe, jak pójdzie. Teraz liczymy do ilu. Ustawiamy. Dwa. Zobaczmy. Teraz patrzymy. Ok, czytamy. Czy to jest do pierwsze przykazanie? Brawo. Brawo. Pana pierwszego przykazania? Drugie? Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Świetnie. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Super. Czci ojca swego i matkę swoją. Dobrze. Nie zabijaj. Świetnie. Nie cudzołóż. Super. Nie kradnij. Super. Nie mów fałszywego świadectwa bliźniemu swemu. Mama, nie. Czy to dobrze są przykazania poukładane? Tak? Na pewno? Tak? Tak, dobrze jest. Brawo. I słuchajcie, dzisiaj przyniosłyście do koszyka serduszka. Ują się. Zobaczcie. Miłość jest wypełnieniem tych przykazań. Jeżeli będziemy tylko pamiętali kolejność tych przykazań, to nic z tego. Ale trzeba je jeszcze co? W swoim życiu zastosować. Świetnie. A więc musimy te przykazania w swoim życiu zastosować. Bardzo dziękujemy dzieciom. Jeszcze raz brawo dla was. I możecie wrócić do siebie. Kocha bliźniego jak siebie samego. Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda.
dziś też w Gdyni ma dla nas znaczące wydarzenie, miejsce znaczące wydarzenie, mianowicie 25-lecie SEO. SEO, Stowarzyszenie Elektryków Okrętowych. Jestem, jak Państwo wiecie, kapelanem takim, czy może lepiej nie kapelanem, a duszpasterzem tego stowarzyszenia. Dzisiaj obchodzimy 25-lecie istnienia tej wspólnoty. Szersze wiadomości postaramy się zarejestrować dzisiaj właśnie podczas uroczystości, podczas gali w Gdyni, w klubie Marynarki Wojennej Kotwica i przekażemy w następnym programie. Mamy w naszej parafii koło Caritas i tej parafialnej i młodzieżowej ze szkoły, ale też od szeregu lat utrzymujemy kontakty z Caritas diecezjalną. Rokrocznie w Trąbkach Wielkich, w tym roku 14 maja, odbył się tam kolejny Dzień Niepełnosprawnych. Oto krótka relacja z tego wydarzenia. Ja chciałbym bardzo serdecznie Was wszystkich przywitać, a w szczególności księdza dyrektora Janusza Stecias. I bardzo się cieszę, że spotkamy się w Trąbkach Wielkich, gdzie myślę, ta wrażliwość na osoby niepełnosprawne jest szczególna. Z jednej strony macie opiekę Matki Boskiej Trąbkowskiej, a z drugiej strony władz samorządowych, mam nadzieję, że to również odczuwacie. Dzisiejszy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Trąbkach Wielkich uważam za otwarty. Dzisiejszy dzień jest taki też szczególny, ponieważ jak już przywitał pan wójt nowego proboszcza, to też jest taka szczególna okoliczność, ponieważ ksiądz proboszcz Bolesław Antoniów do tej pory był dyrektorem ośrodka OREW-u w Trąbkach Wielkich, który jest głównym organizatorem tego przedsięwzięcia wraz z gminą. I chcielibyśmy w tym momencie podziękować księdzu Bolesławowi za jego dotychczasowy wkład w Caritas, w OREW w Trąbkach, licząc na dalszą współpracę, chociaż już nieco w innym charakterze, ale sprawa jest rozwojowa, dlatego tutaj chcielibyśmy naszą wdzięczność wyrazić. Würzburg to frankońskie, książęce, uniwersyteckie, a przede wszystkim przyjazne gościom miasto. Dziś liczy ono blisko 140 tysięcy mieszkańców. Atmosfera miasta, a nade wszystko duża liczba wyjątkowych zabytków, każdego roku przyciągają do tej nadmeńskiej metropolii setki tysięcy turystów. Pierwsza historyczna wzmianka o tym mieście pochodzi z roku 704. W 741 roku, a według innych źródeł w 742, Würzburg stał się siedzibą biskupstwa. Na trwałe wpisał się w dzieje tego miasta ślub cesarza Fryderyka I Barbarossy z burgundzką księżniczką Beatrycę w roku 1156. Podobnie ważnym wydarzeniem było założenie w roku 1402 Uniwersytetu Würzburskiego. Należy także dodać,
iż na początku XIX wieku Wiercburg został stolicą Wielkiego Księstwa, które w roku 1814 przyłączono do Bawarii. Każde zabytkowe miasto posiada miejsca, które chcą odwiedzić niemal wszyscy turyści. W wypadku Wiercburga jest nim dawny barokowy Pałac Biskupi, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rezydencję tą zaprojektował na zlecenie książąt biskupów Jana Filipa von Schönbrunn oraz jego brata Fryderyka Karola, Balthasar Naumann. Pałac wybudowany został w latach 1720-1744. Choć rezydencja słynie z bogato zdobionych wnętrz, których jest tutaj blisko 400, to szczególną estymą zwiedzających cieszy się główna klatka schodowa z największym na świecie malowidłem plafonowym autorstwa włoskiego, najsłynniejszego XVIII-wiecznego malarza fresków Giovanniego Battisti Tiepolo. Fresk przedstawia cztery ówcześnie znane kontynenty – Europę, Azję, Amerykę i Afrykę. Wyzwanie, jakiemu musiał sprostać projektant Pałacu Biskupiego, nie było łatwe, gdyż zobligowany został on do umiejętnego połączenia własnych pomysłów z projektami poszczególnych fragmentów budowli, które wcześniej zostały zlecone innym znanym architektom z ówczesnych Niemiec i Francji. Prace nad wystrojem wnętrz trwały do roku 1780. Oprócz klatki schodowej na uwagę zasługują kościół dworski oraz utrzymane w dekoracyjnym stylu rokoko frankońskiego, słynąca z białych stiłkowych dekoracji autorstwa Antonio Bossiego, Sala Biała. Komnata cesarska z freskami Tiepola nawiązującymi do historii świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, to także nietuzinkowy obiekt. A także gabinet luster, gdzie ściany zbudowane są z tafli szyb, których tylna strona została poddana szczególnej obróbce artystycznej, pozwalającej na bezpośrednie wkomponowanie malowideł w lustra. Wokół rezydencji roztacza się utrzymany w barokowym stylu tarasowy ogród, w którym znajdują się rzeźby Johanna Petera Wagnera, przedstawiające postaci mitologiczne. Podczas minionej wojny, w konsekwencji nalotów bombowych eskadr brytyjskich samolotów, w nocy z 16 na 17 marca 1945 roku, mimo że do tego momentu zarówno pałac, jak i całe miasto było nietknięte, rezydencja została doszczętnie spalona. Przetrwał jedynie kamienny trzon budowli, skrywający najwartościowsze wnętrza pałacu. Prace rekonstrukcyjne trwały do roku 1987.
pałacu biskupiego droga prowadzi do katedry świętego Kiliana. Widoczne z daleka 250-metrowe wieże wskazują kierunek do wejścia głównego. Świątynia ta została zbudowana przez biskupa Bruno w roku 1040. Jest to czwarty co do wielkości romański kościół w Niemczech. We wnętrzu tej trójnawowej bazyliki kontrastują ze sobą romańska nawa główna z barokową sztukaterią chóru. Patrząc na bogate wyposażenie wnętrza, zauważa się liczne epitafia biskupów, będące świadectwem, iż jest to prastara świątynia biskupia. Aktualnie ordynariuszem diecezji würzburskiej jest biskup Friedhelm Hoffmann. Dotarliśmy także do krużganków katedry, gdzie idąc korytarzami otaczającymi plac wewnętrzny, można spoglądać na płyty nagrobne niegdysiejszych dostojników. Można rzec, że historia tchnie tutaj niemal z każdego miejsca. Obok katedry jest kolegiata Neumünster. Tu w nawie głównej widoczne są figury patronów diecezji würzburskiej. Święci Kolonat, Kilian i Totnan. Święty Kilian z pochodzenia był Irlandczykiem. Znany był jako gorliwy kapłan nawracający pogan i z taką też misją dotarł do stolicy Frankonii, a towarzyszyli mu święci Kolonat i Totnan. Zginął on śmiercią męczeńską, pchnięty mieczem, trzymając w ręku Biblię, w roku 689. Zarówno on, jak i jego święci towarzysze pochowani są w kolegiacie. Spoglądając na poszczególne elementy wyposażenia wnętrza, wzrok zatrzymuje się na niezwyczajnym krzyżu, na którym Chrystus przedstawiony jest w geście przytulenia. To średniowieczna pamiątka, ufundowana przez wiernych, którzy ocaleli podczas potężnej zarazy, a którzy chcieli przedstawić Zbawiciela, który sam okaleczony przygarnia do siebie każdego człowieka, zwłaszcza cierpiącego i schorowanego. Obok prezbiterium znajduje się ołtarz Dzieciątka Jezus, gdzie często zanoszona jest modlitwa matek w intencji dzieci. Przez specjalny korytarz można obejść prezbiterium, stąd prowadzi szklane wejście do zacisznej kaplicy wieczystej adoracji. Tu, jak informują gospodarze, zawsze można zastać wiernych zatopionych w modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Niewiele pozostaje czasu na zwiedzenie innych miejsc Würzburga. Niemniej chętnie spoglądamy na to, co dzieje się na ulicach. Gwar i muzyka przenikają się wzajemnie, nadając rytm tętnu tej metropolii. Zatrzymujemy się przed młodymi artystami, którzy przy użyciu skromnego instrumentarium śpiewają dawne przeboje anglojęzyczne. Z innego miejsca dobiega muzyka lat 20. minionego wieku. Patrzymy, a tu nad pianinem zbudowana jest niewielka scena, na której popisuje się stepująca tancerka. Wszystko odbywa się w konwencji mini teatru ulicznego. Zbliżając się do jednej z największych rzek, Domenu, wyłania się sylwetka kamiennego mostu, a tuż za nim, na winnicowych wzgórzach, widoczny jest inny, charakterystyczny dla Würzburga obiekt – twierdza Marienberg. Stojąca wysoko nad Doliną Menu twierdza Marienberg to znak rozpoznawczy miasta. Do roku 1719 była siedzibą książąt biskupów.
Dzięki korzystnemu położeniu na opadającym stromo z trzech stron wzgórzu, już około 1000 roku przed naszą erą, wzniesiono tutaj warownię. Najstarszą częścią tej we fragmentach do dziś zachowanej budowli jest rotunda na wewnętrznym dziedzińcu, wzniesiona około 1000 roku naszej ery. Nie mamy zbyt dużo czasu, zatem spoglądamy na twierdzę z mostu kamiennego. W tym miejscu jego odległość mierzy 180 metrów. Charakterystyczne są tutaj rzeźby świętych pańskich, m.in. świętego Kiliana, świętego Jana Nepomucena czy świętego Karola Boromeusza. Stąd też roztacza się widok na nurt rzeki, po której pływają zarówno statki pasażerskie, jak i barki towarowe. Niejako na pożegnanie przeszliśmy jeszcze przez plac targowy, a w zasadzie jest to tak zwany dolny rynek, na którym tego sobotniego dnia w pełni tętniło życie. Oprócz licznych kramów i sklepików można było podziwiać grę orkiestry oraz występy dziecięcego zespołu tanecznego. Przy okazji wzrok omiatał ustawioną charakterystyczną bawarską iglicę z wieńcem i zamocowanymi ozdobami. Plac rynkowy zamyka bryła uroczego gotyckiego kościoła. Jest to kaplica Matki Bożej. I choć jest to znacznej wielkości świątynia, nosi ona miano kaplicy, gdyż nie przynależy doń żadna parafia. Budowę kościoła rozpoczęto w 1377 roku, a zakończono 100 lat później. Jej wyposażenie jest praktycznie współczesne, gdyż zniszczona została niemal doszczętnie podczas marcowego nalotu w roku 1945. W świątyni umieszczone zostały relikwie urodzonego w tym mieście w roku 970 świętego Aquilina, kapłana, który po studiach w Kolonii otrzymał święcenia kapłańskie i oddał się pracy misyjnej na terenie Mediolanu. Zginął tragicznie z rąk innowierców i początkowo został pochowany w tamtym mieście, zaś w roku 1705 jego szczątki przeniesiono do Wirtsburga. Żegnaliśmy Wirtsburg z przekonaniem, iż jest to miasto, do którego warto wracać, by z jednej strony w miarę możliwości poznawać kolejne rozdziały pradawnej historii, z drugiej zaś może na nieco dłużej wtopić się we współczesny rytm tej frankońskiej stolicy, którego podczas krótkiego pobytu nie sposób było tak naprawdę poznać. Bardzo dziękuję naszym telewidzom i tu w kraju, w parafii i też za oceanem, nawet daleko, gdzie jesteście, w Niemczech, wszędzie. Pozdrawiamy Was serdecznie z naszej parafii, zapraszamy. I też niech podziękowaniem dziś będzie taka pieśń, którą nagraliśmy ostatnio z Panem Bogusiem u nas w naszym studio prywatnym o Matce Bożej Ostrobramskiej, której on jest też autorem. Wzniosłaś przed wiekami.
drogi jedynym pokrzepieniem był Twój, Matko, obraz drogi, Matko Bożą Ostrogramską. Ciebie, Boże, kocha lud. Matko nasza, wspomóż łaską na codzienny życia trud. Świat dziś wielce niespokojny, wokół ciągle zła, więc prosimy Ciebie, Matko, nie opuszczaj nigdy nas. Pomóż walczyć grzech, co plami, niech króluje Chrystus Bóg. Wypełni, by w ramiona wziąć nas mógł. Matko Boża, Ostrogramska, Ciebie, Boże, kocha lud. Matko nasza, wspomóż łaską. So true.